Cześć kochani, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj taki film po dłuższym czasie instruktażowy, może taka rada moja, porada, o tak powiem. Mamy tu motocykl Yamaha XVZ 1300 Ventura. To taki spory motocykl, taki można powiedzieć wielki skuter z biegami. Czterocylindrowy silnik w układzie V, bardzo fajny. Jaki tu jest problem? Problem z objeżdżającym rozrusznikiem, nie Bendixem, ale sprzęgłem kierunkowym rozrusznika. Czego nie róbcie, bo tutaj już ktoś coś robił, także ja powiem wam, co tu było zrobione i co kto zrobił źle. Pierwsza sprawa, jak widzicie, byli nasi, bo silikoniarze. A druga sprawa, ktoś wymienił same rolki, ale nie wymienił koła. To koło, które tutaj ma takie nierówne powierzchnie, ewidentnie do wymiany, bo będziecie się bujać za miesiąc, dwa, albo sezon znowu z rozrusznikiem. No i dokręcamy śruby, moi drodzy, na kleju, były luźne, zobaczcie, aż popękało tutaj to całe mocowanie. Także tyle. Moi kochani, niestety wszystko wymieniamy na nowe, jak widzicie, i dokręcamy bardzo mocno na kleju. Pokażę wam, jak wyglądają śruby, ponieważ to było wszystko luźne. Zobaczcie. To wszystko było luźne. Śruby do wymiany mamy. Były niedokręcone, a przede wszystkim nie wkręcone na kleju. I to jest główny problem. No i koszt naprawy wzrósł pięciokrotnie, także, a części nie są tanie. Także pamiętajcie, jeśli macie nierówności na tym kole tutaj, na tej powierzchni, od razu do wymiany. Nie wymieniajcie samych rolek zestawu naprawczego, tylko jeśli to koło jest tutaj nierówne, od razu całe, wszystko w komplecie, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie.